Dzień dobry kochani, witam Was w Daily Vlogu. Dzisiaj witam się z Wami z innej perspektywy, ponieważ robię sobie śniadanie i chciałam Wam pokazać najlepsze śniadanie na jesień i jest to, są to płatki owsiane z cynamonem i z jabłkiem, ale w tej chwili jabłuszka nie mam, więc dodam sobie banana. Mówię Wam, śniadanie jest przepyszne, także ja zabieram się do robienia, a Was zapraszam do oglądania. I śniadanko gotowe, także ja zmykam jeść. Zjadłam śniadanie. Jak widzicie, pomalowałam się, jeszcze jestem nie do końca ubrana, ale to nic, później się ubiorę, mała śpi. A ja w tym czasie stwierdziłam, że pokażę Wam te buty, które zamówiłam i które już mi przyszły, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają. One wyglądają w ten sposób, tylko jak chcecie je zamawiać, to radzę zamawiać rozmiar mniejszy, bo są takie sporawe. Tak one wyglądają, mają bardzo fajną podeszwę, jeszcze w nich nie chodziłam, bo jest po prostu na nie za ciepło. I tutaj mają takiego grubego, naprawdę grubego, przyjemnego misia. I tutaj są takie wiązania, także naprawdę wyglądają super. Także myślę, że jak za tą cenę, to te buty są naprawdę w porządku, no bo są bardzo grube, także myślę, że nie będę marzła w zimie. I przyszedł prosiaczek do mnie. Prosiaczku! Prosiaczku, hej! Jeszcze Wam pokażę szybko, jaką fajną rzecz dostaliśmy ostatnio od koleżanek. Zobaczcie, to jest taka jakby szkatułka, własnoręcznie robiona. One gdzieś to zamawiały, nie mam pojęcia gdzie, ale jak widzicie, w moich ulubionych kolorach. Także ona tak wygląda. Jest tutaj napis mamusi i tatusia skarby. Tutaj jest taka super kokardka, serduszka. Także jak widzicie, to jest wszystko świetnie naprawdę wykonane. I otwieram i pokazuję Wam, co jest w środku. I tak, z tej strony mamy miejsce na zdjęcie, metryczkę i tutaj coś takiego śmiesznego. A tutaj mamy pudełeczka. Opaska szpitalna, pępek, kosmyk włosów, pierwszy ząbek, pierwszy smoczek i różne skarby. Także widzicie, to jest naprawdę super wykonane. Tutaj są takie przywieszki. Naprawdę świetne. Ja Wam mogę tutaj otworzyć i pokazać jedno. Tutaj mamy takie tasiemki, za nie ciągniemy. I tutaj mamy swoje skarby, także pomysł naprawdę świetny. Zastanawiam właśnie nad vlogmasem, bo w tym roku nie pracuję, także świetna okazja, żeby nagrywać codziennie tak naprawdę. I może dałabym radę, chociaż pewnie te vlogi byłyby dość nudne. Tylko że teraz, jak wiecie, mam dziecko, także nie wiem, ile takie 3-miesięczne dzieciaczki śpią, bo w tej chwili malutka naprawdę sporo śpi i mogę bardzo dużo rzeczy zrobić. Jakoś niespecjalnie nam marudzi na razie. Oczywiście ma jakieś gorsze dni, ale to naprawdę jest do przeżycia, także nie wiem, ile maluszki 3-miesięczne śpią i czy będę w stanie montować te filmy i przede wszystkim je nagrywać. Także może jest tu jakaś mama i da mi znać, czy podołam temu zadaniu. Jak Wam wszystko już pokazuję, to pokażę Wam jeszcze, jak pięknie dostałam zapakowane zdjęcia od pani fotograf. Oczywiście link do jej Facebooka będziecie mieli na dole. Tutaj mam wszystkie zdjęcia w tym pudełeczku. No, po prostu wygląda ono cudownie. Tutaj mamy taką, no to nie wstążeczka, taki kawałek materiału, tak to nazwę. Tutaj naklejeczka z napisem dziękuję. Po prostu jest przesłodka. Stópki, spinacz i serduszka. Tutaj serduszka i tutaj są serduszka przewiązane kokardką. Oczywiście nie muszę mówić, że zdjęcia są przepiękne i zdjęcia są oczywiście najważniejsze, ale powiem Wam, że takie detale dużo dają. Ja teraz zamierzam oglądać YouTube'a, poczekam może aż Niunia wstanie właśnie, nakarmię ją i wtedy będę robiła coś konkretniejszego. Na pewno będę musiała wstawić pranie, także na razie będę leniu chować. I jeszcze stwierdziłam, że Wam powiem, bo w tym roku również robię kalendarz adwentowy dla mojej koleżanki, tak jak w tamtym roku robiłam. Chyba Wam tego nie pokazywałam, ale w tym roku, jeśli będziecie chcieli, to w listopadzie będę kupowała te wszystkie rzeczy i będę je pakowała. Także może pokażę Wam to w daily vlogu, zobaczymy. Tylko będę musiała ostrzec tą moją koleżankę, żeby po prostu tego vloga nie oglądała. Także jeśli chcecie, to możecie mi pisać na dole. Ja bardzo chętnie Wam pokażę, co je kupiłam i jak to wszystko pakuję.
Niestety, ale muszę trochę zgrzeszyć, muszę zjeść kawałek ciasta, bo po prostu nie wytrzymam. Muszę zjeść, potrzebuję cukru. To jest krówka i to jest przepyszne ciastko, uwielbiam je. Lilka by chętnie się do niego dobrała, jak możecie zobaczyć. I wstał mój mały okruszek. Cześć, Wiktoria. Cześć, kochanie. Wstałaś już? Wstałaś? Co to za mina? Wyspałaś się, czy nie? Co to za mina, perełeczko? Halo? Siedzimy z Niunią i rozmawiamy. Ona tutaj leży. I się coś kłóci ze mną. Kłócisz się ze mną? Nie, ładnie rozmawia. Teraz się patrzy na aparat, chyba ją zafascynował. Nunia znowu poszła spać. Przed chwilą w sumie zasnęła. I ja stwierdziłam, że sobie zrobię teraz obiad, naszykuję wszystko i później tylko ugotuję sobie ziemniaczki, żeby mieć to po prostu z głowy. Także zabieram się do roboty. Obiadek naszykowany, a teraz pora wypić kawinkę, którą ostatnio uwielbiam, a szczególnie z mlekiem. Teraz muszę unikać mleka krowskiego i ogólnie nawiału. Staram się ograniczyć jak tylko mogę, więc piję z mlekiem albo kwasowym, albo ryżowym. W tej chwili w sumie to jest taki napój ryżowy i właśnie z takim napojem piję kawę Inkę. I zobaczcie, u mnie już będą święta. Wyciągam swój kubeczek z reniferem. I gotowe. Inka padła i poszła spać, ale mój piesek również jest chyba bardzo zmęczony. Też się kładzie spać, także dziewczyny mi popadały. Ja sobie właśnie siedzę, piję kawę Inkę i za chwilę przyjdzie Daniela mama, bo musi zostać chwileczkę z małą, żeby mogła wyprowadzić psa na spacer. Lilka już jakiś czas temu była na dworze, także już na pewno potrzebuje wyjść, więc powoli będę się ogarniała. Niunia tam się troszeczkę kręci, ale co chwila zasypia, także mogę sobie spokojnie posiedzieć i wypić tą kawkę. Stwierdziłam, że za chwilę zacznę montować tego vloga, bo tak naprawdę nic już Wam za wiele nie pokazuję. Także będę powoli go montowała i tak zaraz pewnie zacznie się ściemniać, bo teraz dość szybko robi się ciemno, nie ma się co oszukiwać. I co jeszcze? A i 5 listopada malutka ma chrzcinę, że już niebawem będziecie mogli się spodziewać nowych, pięknych zdjęć mojej małej córeczki w bieli. I co jeszcze? O, idzie do mnie mój prosiaczek malutki. Już chce wyjść, także pewnie za chwilę będzie już Daniela mama. Więc ja się zbieram i kończę tego vloga. Widzimy się już w następnym. Pa, pa!